Minęła godzina 22.30. To jest program Republika Wieczór. Adrian Burecki, witam i zapraszam. A oto co dziś w naszej audycji. Trwa strajk okupacyjny w Ministerstwie Rolnictwa zorganizowany przez rolników i związki rolnicze. Protestujący chcą rozmawiać z Donaldem Tuskiem, który jak widać nie ma zamiaru dyskutować ze strajkującymi. Jutro rolnicy zapowiadają także protesty przed biurami poselskimi parlamentarzystów z koalicji 13 grudnia. To już pewne. Od 1 lipca czeka nas podwyżka cen energii elektrycznej. Ministerstwo Klimatu potwierdziło, że tarcza wprowadzona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości przestanie obowiązywać. Od 1 kwietnia z powodu przywrócenia 5% podatku VAT płacimy już więcej za artykuły spożywcze. Rząd na projekty korzystne dla Polaków pieniędzy nie ma, ma za to na nagrody dla pracowników ministerstw. Zmieniamy się dla Was. Telewizja Republika kolejny miesiąc odnotowuje najwyższy wzrost liczby widzów spośród wszystkich stacji w Polsce. Nasza oferta programowa wciąż się rozszerza. Niektóre nowe programy już ruszyły, inne pojawią się w najbliższym czasie. W siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwa protest okupacyjny rolników Solidarności, którzy wczoraj przyjechali na rozmowy z kierownictwem resortu. Spotkali się z ministrem i wiceministrem rolnictwa i poprosili ich o przyjazd premiera. Czekają na niego od wczoraj. Rozżaleni mówią, że jak dotąd żadne obietnice nie zostały spełnione, że wszystko to, co słyszeli do tej pory, okazało się tylko pustymi słowami. Jutro kolejny wielki protest w zmienionej formie. Rolnicy będą protestować przed biurami poselskimi. Teraz przenosimy się przed Ministerstwo Rolnictwa, gdzie jest nasz reporter Michał Gwardyński. Michale, jak wygląda obecnie sytuacja i czy może nagle pojawił się premier Donald Tusk? Cały czas na terenie budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przebywają delegaci Solidarności Rolników Indywidualnych. Jest m.in. wśród nich Tomasz Obszański, przewodniczący związku, a także Gabriel Janowski. Te rozmowy, które rozpoczęły się wczoraj około godziny 13, one można powiedzieć trwają z większymi, dłuższymi bądź krótszymi przerwami. Udało się porozmawiać rolnikom m.in. z ministrem Czesławem Siekierskim, więc można powiedzieć, że jakiś krok, jeżeli chodzi o te poczynania, o te rozmowy, został dokonany. Natomiast jutro od wczesnych godzin porannych rolnicy z całej Polski zjeżdżają się do Warszawy i będą gromadzić się pod siedzibą Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie będą wyrażać swoją solidarność z przebywającymi w środku swoimi liderami od godziny 6. Jak rozmawialiśmy z jednym z koordynatorów strajku, już zaplanowane są pierwsze przyjazdy grupy z Wielkopolski, z całego Mazowsza, z Dolnego Śląska, z różnych odległych krańców Polski i od wczesnych godzin porannych rolnicy będą protestować pod siedzibą Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Donald Tusk dzisiaj się nie stawił, nie próbował się nawet skontaktować z rolnikami. Krążyły takie medialne pogłoski, że rzekomo miało dojść do rozmowy telefonicznej z Janem Grabcem. Zdementował to dzisiaj Tomasz Obszański, jak również Gabriel Janowski na naszej antenie, na antenie telewizji Republika, mówiąc, że minister Michał Kołodziejczak, wiceminister, celowo wprowadził w błąd opinię publiczną, mówiąc o jakichkolwiek konsultacjach strony związkowej z przedstawicielem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Już jutro od wczesnych godzin porannych kolejny wielki protest rolników. Rolnicy alarmują, że rządowe obietnice z jesionki zostały zlekceważone przez ekipę Donalda Tuska, dlatego przystąpili do strajku okupacyjnego w budynku Ministerstwa Rolnictwa. Wczoraj zostaliśmy zaproszeni na rozmowy i okazało się, że nic z tych uzgodnień nie zostało wykonane. Więc nawet pytaliśmy ministra, po co nas tu zapraszaliście? Protestujący chcą rozmawiać z premierem Donaldem Tuskiem, jednak wszystko na to wskazuje, że premier nie zamierza przybyć do ministerstwa. Michał Kołodziejczak przekonywał rolników, że w tej sprawie rozmawiał z liderem PO. Protestujący zarzucają wiceministrowi rolnictwa kłamstwo. To, co pan Kołodziejczak mówił, że się kontaktował, to po prostu nas okłamuje i okłamuje całe środowisko rolnicze. Postulaty rolników cały czas są niezmienne. Wprowadzenie embarga na produkty z Ukrainy i zerwanie z Zielonym Ładem. Przed ministerstwem gromadzą się rolnicy i zwykli ludzie, aby solidaryzować się z protestującymi. To jest, szanowni państwo, taka sama sytuacja, jak po latach 90. padały zakłady pracy. Identyczna sytuacja. I dzisiaj ta polityka z Brukseli, która płynie, prowadzi właśnie, żeby polskie rolnictwo upadło. Na to naszej zgody nie ma i nie będzie.
A oni są, jeszcze raz powtórzę, tą ostatnią grupą, która broni suwerenności i niepodległości Polski. Dlatego należy być z nimi, wspierać. I to się na nich nie skończy, bo to ład, ten zielony, nie ład właściwie, który wejdzie, to za chwilę będzie dotykał nas wszystkich. On już powoli dotyka. Kolejny protest już jutro. Tym razem rolnicy w całym kraju pojadą pod biura poselskie parlamentarzystów z koalicji 13 grudnia, aby w dosadny sposób pokazać swój sprzeciw. W tej chwili determinacja społeczności wiejskiej, rolniczej już dochodzi do zenitu, bo po prostu jesteśmy postawieni pod ścianą. Po prostu nie mamy innego wyjścia. Jak zauważamy, prawda, nie tylko my jako Polacy, ale cała Europa nie zgadza się. To nie koniec. Na 10 maja Solidarność Rolnicza, jak i cały Związek Solidarność organizuje kolejny marsz w Warszawie, który będzie wyrazem sprzeciwu wobec unijnej polityki klimatycznej. 10 maja będzie duży protest odnośnie Zielonego Ładu. I tutaj zachęcam wszystkich i tutaj oficjalnie ogłaszam, że Solidarność Pracownicza, Solidarność Rolnicza, będziemy wspólnie walczyć o to, aby ten Zielony Ład został zlikwidowany całkowicie, żeby zniknął z przestrzeni publicznej. Rolnicy podkreślają, że walczą w imieniu nas wszystkich, ponieważ gdy europejska polityka klimatyczna wejdzie w życie, to zwykłych obywateli będzie czekał głód. Nasza tu obecność nie wynika z partykularnych interesów. Wynika również z tego, że jesteśmy zobowiązani, jako ci świadomi, prawda, do walki, tak trzeba to nazwać, o Polskę. 18 maja w Warszawie Prawo i Sprawiedliwość organizuje Marsz Solidarności z polskimi rolnikami. Paweł Błoch, Telewizja Republika. Pretensje do rządu i premiera mieli także rolnicy, którzy rozmawiali z Danutą Cholecką w programie Gość Dzisiaj. Tusk nie chce spotykać się z rolnikami. Tuskowi jest na rękę czas, który mija od pierwszego naszego strajku. Pan Tusk nie ma nic do zaoferowania nam, dlatego że pan Tusk nie jest również decyzyjny, jeżeli chodzi o politykę. Tutaj decyduje Bruksela. Pan Tusk to wie, więc bierze nas na przetrzymanie. Właśnie dlatego, że były właśnie też spotkanie, dwa już były z panem premierem Donaldem Tuskiem i było też spotkanie właśnie w Jasionce. Dlatego też trwa właśnie okupacja Ministerstwa Rolnictwa, ponieważ już do tej pory mieliśmy mieć załatwione te sprawy, które były już rozmawiane, zostały rozpoczęte. Tak jak właśnie w Jasionce, gdzie nie było żadnego porozumienia, chciałbym podkreślić, bo pan prezes Tomasz Obszański nie zgodził się na to, żeby podpisać, tak? Tylko zaczął wtedy zaczęty dialog, które mamy po prostu te postulaty, które chcemy, żeby były po prostu spełnione. No ale zaczęte i co? No i właśnie były kontynuacje, miało być już wszystko po świętach, miało być dograne i okazało się, że nic nie jest. Właśnie dlatego jest ta okupacja właśnie Ministerstwa Rolnictwa jest prowadzona przez tutaj właśnie Solidarność w tej chwili. Donald Tusk w kampanii powiedział wprost, że ma świetne kontakty Unii Europejskiej, że odblokuje KPO, no, że odblokował z kamieniami, które były, aby nie patrzeć, więc zobaczymy też na co dokładnie. Na razie tych pieniędzy nikt nie widział, taka jest prawda. I też właśnie mówił, że przez to, że ma kontakty, może dużo rzeczy załatwić, tak? No bo, pamiętajmy jedno akurat, chciałbym powiedzieć, że to są wszyscy ludzie, tak? Więc jak premier Donald Tusk ma te kontakty, no to powinien móc po prostu coś załatwić, tak? Był szefem Rady Europejskiej, był szefem Europejskiej Partii Ludowej, więc tych wszystkich... Logicznie pan dedukuje, że powinien móc, tak? Poprzez swoje koneksje. Koneksje, kontakty, tak. Nie będzie przedłużenia zamrożenia cen energii od 1 lipca, potwierdziło Ministerstwo Klimatu. A to oznacza, że rachunki mogą wzrosnąć około 100 zł miesięcznie, a może nawet i więcej. To kolejna podwyżka, którą Polakom funduje koalicja 13 grudnia. Już płacimy więcej, robiąc zakupy w sklepie spożywczym, bo rząd podniósł do 5% VAT na żywność. Zarówno za energię, jak i chleb, masło, mięso czy owoce płacimy codziennie my wszyscy. Ale rząd raczej się tym nie przejmuje. Zamiast o Polaków bardziej dba o siebie, przyznając sobie gigantyczne nagrody. Tylko do 1 marca to ponad 13 milionów złotych. Teraz, na początku kwietnia, nieoficjalnie mówi się o kwocie zbliżonej do 20 milionów złotych. Wygląda na to, że dla zwykłych Polaków taniej i lepiej w Polsce, mimo wyborczych zapowiedzi, wcale nie jest. Co innego dla pracowników ministerstw. Lider Polski 2050 o zamrożeniu cen energii na drugie półrocze mówić nie chce. Zamrożenie ceny energii na przyszły rok. A to już proszę o to pytać panią minister Henik-Kloskę. Minister, czyli partyjna koleżanka marszałka Hołowni, telefonu od nas nie odebrała. Odpisało biuro prasowe ministerstwa jej podległego.
Od 1 lipca 2024 roku mrożenie cen w obecnej formie nie będzie kontynuowane. Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska zapowiedziała odmrożenie cen i pakiet pomocowy dla potrzebujących, m.in. samotnie żyjących emerytów czy wielodzietnych rodzin o niskich dochodach. To oznacza podwyżki za prąd dla milionów Polaków, bo jak ujawniła kontrola poselska posłów Prawa i Sprawiedliwości, pakiet pomocowy ma obejmować tylko garstkę. Decyzję rządu koalicji 13 grudnia odczują m.in. emeryci ze średnią emeryturą, osoby otrzymujące minimalne wynagrodzenie, czy rodzice z dzieckiem, którzy zarabiają minimalną pensję. Oni i wszyscy inni, którzy zarabiają choć minimalnie więcej, muszą szykować się na dużą podwyżkę i o pakiecie pomocowym, czyli bonie energetycznym, mogą tylko pomarzyć. Podwyżki 60% to jest mniej więcej 1000 zł w skali rocznej. Ile ma wynosić ten bon dla gospodarstwa jednoosobowego? 300 zł, szanowni państwo. Nie ma już żadnych wątpliwości, dlaczego obawiano się w przedstawieniu tego projektu. Rzecz w tym, że to powoduje, że garstka osób się załapie na ten bon, cała reszta będzie miała 60% pożyczki. A to nie wszystko. Przecież już obowiązuje podwyższona stawka VAT na żywność. To uderza przede wszystkim w najbiedniejszych. PiS złożyło już projekt w Sejmie przywracający zerową stawkę VAT na żywność, która obowiązywała do 1 kwietnia. Wydaje się, że jest to dobry pomysł. My generalnie jesteśmy za obniżką jakichkolwiek podatków, więc raczej będziemy w tym kierunku szli. Chociaż nie jest to rozwiązanie oczywiście długoterminowe. Konfederacja pomysł popiera. Żeby projekt został przyjęty, potrzebne są jednak głosy polityków trzeciej drogi. W obecnej sytuacji chyba nie ma takowej potrzeby. Po pierwsze, Prawo i Sprawiedliwość nie zabezpieczyło środków na utrzymanie tego w budżecie, który przyjęliśmy jeszcze w ubiegłym roku. Po drugie, mamy inflację pod kontrolą, bo dzisiaj mamy rekordowo niskie ceny na wiele produktów. Trzecia droga mówi jednak jednym głosem z Koalicją Obywatelską. Nie sądzicie, że jednak dobrze by było przedłużyć tę zerową stawkę, no bo odczują to najbiedniejsi. Proszę pana, nie ma inflacji. To był najgorszy podatek, który PiS zafundował Polakom. Ale teraz jak przewracacie, no to ceny będą wyższe, panie pośle. A to oznacza wprost. Koalicjanci rządu 13 grudnia, czyli Platforma, Lewica, PSL czy Polska 2050, fundują Polakom drożyznę. A to może nie być koniec. Politycy PiS pytają, co z euro, bo atak na prezesa Glapińskiego może świadczyć o chęci wprowadzenia zachodniej waluty. Waluty, która dla niektórych państw okazała się dramatem, na przykład Słowacji. Euro im nie służy. Widać, że jest to w interesie może tych, którzy chcą, żeby się rozliczać w jednej walucie, ale jednocześnie może to doprowadzić do spadku konkurencyjności przedsiębiorców w kraju, który jest wpychany do strefy euro. Ba, zobaczmy na przykład krajów południa Europy, na przykład Hiszpania. Tam gwałtownie urósł dług publiczny. Te argumenty nie trafiają do trzeciej drogi. Wprowadzenie euro ułatwia bardzo wiele rzeczy. Oczywiście są obawy, te obawy się w większości krajów, które przyjmują euro, nie sprawdzają, ale ono ułatwia też bardzo wiele rzeczy, choćby na forum Unii Europejskiej w prowadzeniu biznesu, we wzajemnych rozliczeniach. Euro to nie jest jakiś szatan, to nie jest narzucana nam wroga siła. To jest problem, wyzwanie, z którym będziemy musieli się zmierzyć. Ekonomiści ostrzegają, euro spowoduje, że ceny w sklepach będą zachodnie, ale płace już nie. Ale co to obchodzi dobrze zarabiających polityków, w szczególności będących w rządzie? Po powołaniu nowego rządu 13 grudnia ministerstwa wypłaciły swoim pracownikom tylko do 1 marca ponad 13 milionów złotych nagród. Samo Ministerstwo Finansów ponad 5 milionów. Obecnie nieoficjalnie szacunki mówią o kwocie około 20 milionów złotych nagród. KPRM nie odpowiedziała nam dzisiaj na pytanie dotyczące łącznej kwoty nagród. Nagrody się należą każdemu, kto uczciwie pracuje, a nie dygnitarzom partyjnym z Prawa i Sprawiedliwości. Czyli wam, ludziom Platformy się należą, rozumiem, tak? Absolutnie nie. No, rządzą dopiero 3 miesiące i tak naprawdę osiągnięć nie ma. Ja tylko przypomnę, że no, te 100 zamierzeń, deklaracji zrealizowanych zostało 8 czy 9 i to w sposób niepełny. Więc tak naprawdę gdybyśmy mierzyli to skalą ocen obowiązujących w szkole, to jest jedynka. Na przedłużenie zerowej stawki VAT na żywność czy zamrożenie cen energii rząd pieniędzy nie ma. Ma za to na nagrody dla rządowych pracowników. Adrian Borecki, Telewizja Republika.
O festiwalu drożyzny rządu Donalda Tuska rozmawiali także politycy z Katarzyną Gujską w programie W Punkt. Dzisiaj posłowie Prawa i Sprawiedliwości ujawnili dokument. Chodzi o bony, które mają być przyznawane jako rekompensata za podwyżki prądu. My oficjalnie jeszcze jako obywatele nie wiemy, jak się będzie kształtować cena energii elektrycznej po 1 lipca, czy tam od 1 lipca, bo do tego momentu obowiązuje zamrożenie. Ale dziś jest mowa o 60-procentowej podwyżce. No ale z tego, co jest pan poseł Kuźmiuk, pan poseł Waldemar Buda zaprezentowali, wynika, że te bony, owszem, są przewidziane, ale tak naprawdę dla jakiejś minimalnej grupki Polaków. Chcemy, żeby Sejm przywrócił zerową stawkę na żywność i żeby objął tarczą pomocową tych wszystkich odbiorców energii elektrycznej do końca roku. Ta pomoc jest przewidziana tylko do końca czerwca, a chcemy, aby obowiązywała do końca roku. Dlatego, że takie podwyżki... Ale to pani poseł, to ja wejdę w słowo, bo dzisiaj Telewizja Republika otrzymała taką oficjalną odpowiedź od Ministerstwa Klimatu i tam jest jasna deklaracja, że tych działań nie będzie. Nie to będzie. Znaczy tego przedłużenia, zamrożenia cen energii elektrycznej nie będzie, nie czyli będzie. W grę wchodzą ewentualnie bony. Ale to tak jak mówię, naprawdę dla grupy osób, które są oczywiście w najcięższej sytuacji, ale to i tak jest niewielka grupa osób. Podwyżki będą bardzo wysokie dla gospodarstw domowych, ale przecież wiemy, bo będą sięgały 60%, ale przecież wiemy, że cena prądu wpływa na cenę wszystkich innych towarów i usług, więc w ogóle zacznie się drożyzna do góry. Pójdzie żywność do góry, pójdą do góry usługi i zacznie się kolejna odsłona drożyzny w kraju i powróci inflacja. I tego przecież się wszyscy obawiamy. A te działania Ministerstwa Klimatu to jest takie markowanie pomocy, bo rzeczywiście ten bon, który ma być wprowadzony w życie, będzie skierowany do jakiejś bardzo niewielkiej grupy odbiorców. Ma być 6 progów dochodowych. No zobaczcie państwo, kto to będzie wszystko wyliczał. To trzeba armii urzędników. Budżet, na którym pracuję, jest w swoich głównych zrębach budżetem przygotowanym przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. W tym budżecie nie było środków na to, żeby utrzymać 5-procentowy VAT na żywność i na różne inne tarcze. Bo Prawo i Sprawiedliwość uważało, panie senatorze, przepraszam, zostańmy przy tym temacie. A w takim razie, czy w tym budżecie przygotowanym przez Prawo i Sprawiedliwość były pieniądze na to, żeby dokonać obniżki podatku VAT 15-procentowej na usługi beauty? Dzisiaj pan premier Donald Tusk przyjmował hołdy za to, że w Krakowie, że dokonał tej obniżki. To na to były pieniądze? Nie, myślę, że na to też nie było. Podatek na usługi kosmetyczne został obniżony. Pan premier mówił, że jak patrzy w lustro, to wydaje mu się, że on sam niedługo będzie potrzebował takich usług, więc się cieszy z tej obniżki. Czy jest pan w stanie dzisiaj, proszę, to tutaj kamera. Potrzebne są działania osłonowe. Jest pan w stanie ludziom powiedzieć, na jakim poziomie będzie podwyżka cen energii? O ile procent? No bo ja rozumiem, że pan nie wyliczy tego, bo to nikt tego nie zrobi, ale mówimy o rzędzie wielkości. 20%, 30% czy 60%? Ja widziałem takie zapowiedzi, że to będzie tak zrobione, że ta podwyżka będzie na takim poziomie, żeby miesięczne rachunki były nie większe niż 50-60 zł na osobę za prąd. Więc gdzieś tak to będzie kalkulowane. Obecny rząd zadłużył państwo tam około 15% więcej, bo zwiększył deficyt. Państwo najpierw mówili, że Prawo i Sprawiedliwość taki wielki deficyt ma, a państwo pyk i prawie 20 miliardów większy deficyt. I co teraz się dzieje? Wyciąganie tych pieniędzy z kieszeni Polaków.
czyli podwyżka VAT-u to będzie około 14 miliardów z Polaków ściągnięte do budżetu. Podwyżka prądu to będzie jakieś 20 miliardów ściągnięte z pieniędzy Polaków do budżetu. Bo wraca, no niestety, ta polityka pana Rostowskiego. No pieniędzy nie ma i nie będzie. A to, co powiedziała pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, no tanio to już było i nie będzie. No i niestety właśnie wróciło to, co było przed 2015 roku. Pozostajemy w tematyce gospodarczej. Polski deficyt finansów publicznych mocno urósł. Główny Urząd Statystyczny podał właśnie nowe dane. Ubiegły rok zakończyliśmy z deficytem przekraczającym 5% PKB. Tak wysoki wskaźnik zadłużenia oznacza, że Polsce może grozić tak zwana procedura nadmiernego deficytu, bo unijna granica wynosi 3%. Na czym taka procedura polega i co to oznacza dla Polski? O tym Natalia Rzeźniczak. Polska jest jednym z 20 krajów, w którym grozi procedura nadmiernego deficytu. Co to oznacza dla kraju, jeżeli taka procedura nadmiernego deficytu zostanie wprowadzona? No dla mnie to jest ograniczony rozwój gospodarczy. I dlatego nie chciałbym, ażeby to spotkało Polskę. I dlatego mam nadzieję, że obecni rządzący wiedzą i mają zamiar zrobić wszystko, ażeby ta procedura nie została wprowadzona. Nie możemy ulegać Unii, bo w tym wypadku to nie ma podstaw. Nasze władze, no, jeśli będą się słuchać, co Unia chce, no to naszą gospodarkę mogą zamknąć. Choć jeszcze niedawno słyszeliśmy zapowiedzi, że każdemu będzie żyło się lepiej i portfele Polaków nie ucierpią, to rzeczywistość szybko zweryfikowała obietnicę Donalda Tuska. Te 100 dni, te 100 konkretów doprowadzą do tego, że ludzie w Polsce będą mieli więcej w kieszeni, będzie taniej w polskich sklepach i będzie lepiej w każdym polskim domu. Konkret, który jest tak naprawdę pozytywną rewolucją podatkową. Mówimy tu o kwocie wolnej od podatku podniesionej do 60 tysięcy złotych. Te problemy znikną, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Nie da się za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zmienić wszystkiego od razu. Wygląda na to, że czarodziejska różdżka nie zadziałała i pozytywna rewolucja Donalda Tuska będzie musiała zaczekać. Koalicja rządząca już odkłada realizację wielu obietnic, a być może będzie musiała z nich w ogóle zrezygnować. Na chwilę obecną nie ma miejsca do tego, aby kwota wolna wzrosła do 60 tysięcy w przyszłym roku. 100 konkretów sprowadziło się do pigułki dzień po i do kwestii związanych z aborcją. Paliwa drożeją, stawka VAT-u na żywność została podwyższona od 1 kwietnia 5%. W połowie roku będzie gigantyczna podwyżka cen energii. Nie mam tu konspiracyjnych teorii, ale mam nadzieję, że do końca marca powinniśmy mieć wstępne odpowiedzi, jakie działania są możliwe w obrębie spółki, aby ceny paliwa były niższe niż w tej chwili. Odpowiedzi wciąż brak i wygląda na to, że pieniędzy nie ma i nie będzie. O takie, przepraszam kolokwialnie, zwalanie na Unię, że to oni będą nam ograniczać, jest takim wybiegiem dla Koalicji Obywatelskiej, żeby po prostu nie realizować tego, co trzeba. Pamiętajmy, że budżet koalicji zwiększył deficyt o ponad 20 miliardów i ten plan budżetowy na 2024 uwzględniał wszystkie programy, włącznie z inwestycjami, z zamrożeniem energii, prawda, i również z VAT-em zerowym. Także tutaj wyraźnie sobie, prawda, Donald Tusk po prostu z tym nie radzi. No, podobnie było poprzednio, jak rządził Donald Tusk, że nie było pieniędzy na nic. Rząd, składając te obietnice, zachowywał się ewidentnie jak to w polityce, że no, obiecywał bardzo dużo, a nie czynił tego z ołówkiem w ręku i nie liczył, jakie będzie mógł mieć wpływy do budżetu, a jakie wydatki. W tej chwili nie dziwię się niestety, że ten rząd zaczyna się martwić o to, żeby ten deficyt nie był jeszcze większy. No i czekam, kiedy wprost przyzna za chwilę, niejako przyciśnięty tą sytuacją, że te wszystkie obietnice nie będą możliwe do realizacji. Według szacunków portalu Money.pl i Forum Obywatelskiego Rozwoju suma kosztów obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej wynosi ponad 120 miliardów złotych. Natalia Rzeźniczak, Telewizja Republika.
Oglądają Państwo program Republika Wieczór. Przed nami kolejne ważne tematy. Czy prokurator Wrzosek działała na polityczne zlecenie ministra Sienkiewicza? Jest reakcja na dziennikarskie śledztwo. Powiemy także o reakcji Rzecznika Praw Obywatelskich, który pyta o przekroczenie uprawnień śledczych w sprawie przeszukań i zniszczeń w związku z Funduszem Sprawiedliwości. Będą też przyjemniejsze tematy. Przyjrzymy się prawdziwej, siedmiokolorowej tęczy i przeniesiemy się do Azji, gdzie panda Fuboa jest prawdziwą gwiazdą. Główna rzecznik dyscyplinarna adwokatury zwróciła się do Izby Adwokackiej w Warszawie o sprawdzenie, czy nie doszło do deliktu dyscyplinarnego ze strony adwokatów, ustaliła Rzeczpospolita. To reakcja na dziennikarskie śledztwo, z którego wynika, że prokurator Ewa Wrzosek działała na polityczne zamówienie ministra Bartłomieja Sienkiewicza w sprawie mediów publicznych przed ich przejęciem, a sygnowane przez nią dokumenty powstały w prywatnej, zagranicznej korporacji, która teraz obsługuje nielegalnie przejęte media. Konrad Wąż. Delikt dyscyplinarny, czyn zabroniony, zagrożony karą. Czy do takiej sytuacji doszło w sprawie prokurator Ewy Wrzosek? Odpowiedzi na to pytanie zażądał od Izby Adwokackiej główny rzecznik dyscyplinarny adwokatury. Zachodzi prawdopodobieństwo popełnienia deliktu przez adwokatów. Przeciw opisanym przez media praktykom protestuje też Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia, którego członkinią jest Ewa Wrzosek i wielu innych prawników. Chodzi o wnioski do sądów, które miały zablokować działania Prawa i Sprawiedliwości w sprawie mediów publicznych. Z dziennikarskiego śledztwa wynika, że dokumenty miały zostać złożone do sądów po tym, jak o pomoc w sprawie mediów publicznych poprosił minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. Byłby to niezbity dowód na upolitycznienie podległej Tuskowi i Bodnarowi prokuratury. Trzeba sobie zdać sprawę, że takie postępowanie prokuratury może dotyczyć nas wszystkich, każdego obywatela polskiego, jeżeli jego działalność czy poglądy nie będą się władzy podobać. Wnioski podpisała prokurator Ewa Wrzosek, ale wiele wskazuje na to, że przygotowała je prywatna korporacja Clifford Chance. Dokumenty zostały wysłane z poczty oddalonej o kilkadziesiąt metrów od kancelarii. Wcześniej były zeskanowane na urządzeniu, którego nie ma w prokuraturze, a jest w siedzibie Clifford. Jeżeli to nie zostanie wyjaśnione, to czy w następnym kroku gotowe orzeczenia będą zanoszone do sądów, bo ktoś uzna, że wymaga tego interes społeczny? Nie ma zgody w adwokaturze na takie praktyki. Sama prokurator Ewa Wrzosek przyznaje, że nie jest jedyną autorką podpisanych przez siebie pism. Projekty sporządzonych wniosków o zabezpieczenie skonsultowałam z innymi prokuratorami, mającymi większe doświadczenie w dziedzinie prawa spółek i gospodarczego. Jednym z prawników Clifford Chance jest Sylwia Gregorczyk-Abram, współtwórczyni inicjatywy Wolne Sądy. Była ona też jedną z członkiń internetowej grupy Wejście, która planowała przejęcie mediów publicznych. Prywatnie to przyjaciółka prokurator Ewy Wrzosek. Sama kancelaria była z kolei zaangażowana w budowę Nord Stream 2, gazociągu, którego głównym inwestorem był rosyjski Gazprom. To pokazuje tylko, że funkcjonujemy i ten rząd i ten układ funkcjonuje w bardzo ścisłym związku z tymi różnymi układami również międzynarodowymi i to tym bardziej obnaża patologię tej władzy. Stąd wniosek do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez prokurator Ewę Wrzosek i przez kancelarię Clifford Chance, złożony przez posłów Zjednoczonej Prawicy. Własne śledztwo w tej sprawie wszczęła też Prokuratura Krajowa. Konrad Wąż, Telewizja Republika. W Strefie Gazy doszło do zabójstwa polskiego obywatela. Mężczyzna zginął w ataku rakietowym sił izraelskich na konwój humanitarny. Zginęło w nim siedmioro wolontariuszy organizacji humanitarnej World Central Kitchen. Polska nadal nie uzyskała pełnego wyjaśnienia ze strony Izraela w tej sprawie, co politycy opozycji określają mianem klęski polskiego MSZ-u i szefa resortu Radosława Sikorskiego. Konrad Chmioła. Zabici wolontariusze w momencie izraelskiego ataku poruszali się wyraźnie oznaczonym samochodem z logiem organizacji humanitarnej World Central Kitchen. Co więcej, atak nastąpił mimo, że informacja o trasie konwoju została przekazana izraelskiej armii. Ministerstwo Spraw Zagranicznych musi reagować na podstawie faktów. Coraz więcej się dowiadujemy. Ale co pan usłyszał właśnie od swojego odpowiednika w Izraelu, od ministra spraw zagranicznych? On obiecał niezależne śledztwo. Domagamy się od premiera polskiego rządu, żeby natychmiast zajął się tą sprawą, zajął się wyjaśnieniem tego, co wstrząsnęło wczoraj Polską i co nie może pozostać bez dogłębnego wyjaśnienia.
Na razie jedynym sukcesem ministra Radosława Sikorskiego jest uzyskanie zapewnienia, że Izrael podejmie śledztwo w sprawie wyjaśnienia okoliczności zabójstwa polskiego obywatela. Opieszałość w wyjaśnianiu okoliczności tragedii krytykował Paweł Jabłoński, były wiceminister spraw zagranicznych. Na razie aktywność naszej dyplomacji jest w tej sprawie zaskakująco niska. Mam wrażenie, że dopiero pod wpływem presji medialnej zaczęły się jakieś działania, ale powinniśmy tutaj domagać się przede wszystkim od Izraela jasnej informacji o działaniach wobec sprawców tej zbrodni, bo doszło po prostu do zbrodni. Tu nie chodzi w tej chwili o wielką politykę. Chodzi o to, że po prostu zabici zostali ludzie. To śledztwo już się powinno rozpocząć. Międzynarodowe śledztwo, nie izraelskie, tylko międzynarodowe po to, żeby była pewność co do tego, że to śledztwo będzie rzetelne. Do ataku na konwój doszło wieczorem 1 kwietnia. Polska nadal nie uzyskała pełnego wyjaśnienia ze strony Izraela w sprawie śmierci polskiego obywatela, a w związku z tym MSZ nie jest w stanie uspokoić opinii publicznej. Oliwy do ognia dolał ambasador Izraela w Polsce, który porównał wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka i innych polityków domagających się wyjaśnień w sprawie do antysemitów, co Sikorski wprawdzie skrytykował, ale na tym poprzestał. Skrajna prawica i lewica w Polsce atakują dziś Izrael w związku z tragiczną śmiercią w Gazie członków organizacji pomocowej, w tym obywatela Polski. Konkluzja? Antysemici zawsze pozostaną antysemitami. Podjęta powinna być pilna decyzja o wezwaniu pana ambasadora Liwnego, ambasadora Izraela, bo to, że wczoraj była rozmowa między ministrami spraw zagranicznych Polski i Izraela, no jak widać, w żaden sposób nie wpłynęło na postawę też przedstawicieli władz Izraela. Jeżeli ambasador tutaj w odpowiedzi zamiast przepraszać oskarża o antysemityzm, to jest postawa absolutnie niedopuszczalna. Oprócz Polaka wśród ofiar śmiertelnych są obywatele Australii i Wielkiej Brytanii oraz jedna osoba z obywatelstwem amerykańsko-kanadyjskim. Strefa Gazy jest obecnie jednym z najniebezpieczniejszych miejsc doniesienia pomocy potrzebującym. Miesiące bombardowań i ostrzałów obiektów cywilnych przyniosły śmierć ponad 200 wolontariuszom oraz pracownikom humanitarnym. Konrad Chmioła, Telewizja Republika. Do sprawy odniosła się także europosłanka Prawa i Sprawiedliwości, była minister spraw zagranicznych Anna Fotyga. Polska jest suwerennym państwem. Nasz region od wieków walczy o wolność i niepodległość, podobnie jak Izrael. Doskonale oddają to słowa naszych hymnów. Tym bardziej zaskakuje kwestionowanie podmiotowości mojego regionu wyrażone w strukturze izraelskiej dyplomacji, afirmującej strefy wpływów, co oddaje życiorys zawodowy ambasadora Jaakowa Liwne, były ambasador do spraw regionu postsowieckiego. W Polsce doskonale zdajemy sobie sprawę, czym jest terroryzm, w tym państwowy. Wiemy, jak palestyński terroryzm wspierany był przez Moskwę i wiemy, że jedną z ofiar barbarzyńskiego ataku Hamasu jest polski obywatel Aleks Dancyk. Zabiegałam o jego uwolnienie wśród wpływowych osób w regionie. Izrael, zapewniając, jak dużą wagę przykłada do unikania niewinnych ofiar wśród cywilów, powinien umieć przyznać się do popełnionych błędów. Chcę wierzyć, iż państwo Izrael transparentnie wyjaśni sprawę śmierci Damiana Sobola, ukaże winnych i zadośćuczyni ofiarom. Ufam także, iż wyciągnie wnioski z błędów swojej dyplomacji, która nie przysparza zrozumienia dla walki z terroryzmem. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił z urzędu do mianowanego przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, prokuratora krajowego Dariusza Korneluka, z prośbą o informację. Rzecznik chce sprawdzić i poznać podstawy prawne działań z uwzględnieniem kwestii naruszenia immunitetu parlamentarzystów i nieobecności byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry podczas przeszukania, a także zniszczenia budynku. Czy służby naruszyły procedury? Dzisiaj sprawdzam, mówi Edyta Hołdyńska. Wyłamane drzwi, uszkodzenie budynku i immunitet, który chroni polityków, których domy, mieszkania przeszukano. Teraz Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o informację ministra sprawiedliwości Adama Bodnara właśnie w sprawie procedur użytych i wprowadzonych w życie przy tej okazji. Czy doszło do naruszenia procedur? Dzisiaj sprawdza. Alarm, który się uruchomił, wywołał jakiś sygnał w moim telefonie. Jak wstałem rano przed 8, to zobaczyłem, że jest informacja, iż ktoś się włamuje do, miał włamywać około w pół do szóstej, o ile pamiętam, do mojego domu. Służby przeszukały domy posłów suwerennej Polski, w tym byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. RPO Marcin Wiącek wystąpił z urzędu z prośbą o informację do mianowanego przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, prokuratora Dariusza Korneluka, o podstawy faktyczne i prawne podjętych czynności.
W domu Zbigniewa Ziobry zniszczono drzwi, budynek, a znaleziono jedynie teczkę z aktami dotyczącymi śmierci jego ojca. Zabrano telefony dzieciom pana ministra Zbigniewa Ziobry. W taki sposób podchodzi się do ludzi, którzy prowadzą kartele narkotykowe, terrorystów, a nie osób, które zajmowały najistotniejsze funkcje w państwie. Każdy obywatel dzisiaj musi być świadomy, że w Polsce wysadzono bezpieczniki. Z całą pewnością mamy do czynienia z sytuacją bez precedensu, żeby funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego weszli, no, trzeba powiedzieć, siłą na teren posesji należącej do byłego prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości. Na czym konkretnie polegają wątpliwości co do procedur? Mamy taką zasadę, że jeżeli organ prowadzący postępowanie chce uzyskać dokumenty od osoby, no to wydaje postanowienie o żądaniu wydania rzeczy w trybie artykułu 217 Kodeksu Postępowania Karnego. W razie odmowy odbiera się te rzeczy od osoby, która nimi dysponuje. Nie uczestniczyłem w tym zdarzeniu. Miało to miejsce po godzinie 6 rano. Ja na miejsce dojechałem przed godziną 8 lub bądź tuż po godzinie 8. Adam Bodnar sam sprawował wcześniej funkcję RPO. Sprzeciwiał się wówczas używaniu siły przez państwowe służby, nawet wobec przestępców. Pamiętne było jego wystąpienie biorące w obronę pedofila, którego skuto kajdankami zespolonymi. Pisał wówczas, że zanim funkcjonariusz sięgnie po środki przymusu bezpośredniego, powinien spróbować użyć innych metod, do czego nie powinno dochodzić w demokratycznym państwie prawa. Jednak są te zarzuty uzasadnione, stąd to, że Rzecznik Praw Obywatelskich podjął interwencję i wystąpił z tymi pytaniami, rzeczywiście należy poczytać jako pewną pozytywną z punktu widzenia ochrony praw obywatelskich decyzję. Jak tłumaczyła swoje decyzje prokuratura pod wodzą Adama Bodnara? Jeżeli w danym miejscu jest dana osoba, to się ją wzywa do wydania tych rzeczy dobrowolnie. Nigdy się nikogo nie informuje o przeszukaniu wcześniej, bo to by oznaczało, że ta czynność raczej będzie bezprzedmiotowa. Jeżeli nie ma nikogo, no to się wchodzi siłowo. Cała akcja jest wynikiem medialnej afery wokół podległego Ministerstwu Sprawiedliwości, Funduszu Sprawiedliwości. W sprawie zarzuty usłyszał ksiądz Michał Olszewski i razem z dwójką urzędników z Ministerstwa Sprawiedliwości został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Jestem po prostu zaszokowany, bo miałem wrażenie, że więcej się dowiem z mediów, przynajmniej niektórych, niż z tego, co tam odnalazłem w tym materiale dowodowym. Co na to były minister sprawiedliwości? Jeżeli organ sam przykładnie, można powiedzieć manifestacyjnie, demonstracyjnie, demonstrując siłę, przewagę nad obywatelem, łamie uprawnienia, które przysługują każdemu obywatelowi, no to jest to przemoc. Pokaz siły nie tylko na polityku, ale ciężko chorym człowieku w trakcie leczenia. Edyta Hołdyńska, Telewizja Republika. Kluby Gazety Polskiej wspierają księdza Michała Olszewskiego. Kluby właśnie apelują, aby wesprzeć księdza Olszewskiego i zachęcają do wysyłania mu listów ze słowami wsparcia na adres: ksiądz Michał Olszewski, syn Jana, areszt śledczy w Warszawie Służewcu, ulica Kłobucka 5, 02699 Warszawa. Również jutro w obronie księdza Michała Olszewskiego odbędzie się spontaniczna demonstracja organizowana przez Adama Borowskiego, szefa warszawskich klubów Gazety Polskiej. Demonstracja rozpocznie się jutro punktualnie o godzinie 12 przed prokuraturą krajową przy ulicy Postępu 3 w Warszawie. A teraz kolejne tematy. Posłowie z Sejmowej Komisji Śledczej do spraw tzw. afery wizowej przesłuchali dziś dwóch byłych prezesów Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Z kolei członkowie Komisji do spraw wyborów korespondencyjnych pytania zadawali m.in. szefowi Państwowej Komisji Wyborczej Sylwestrowi Marciniakowi. Dziękuję bardzo. Przed Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych stanęli dyrektor Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli Bogdan Skwarka i przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Skwarka zapewnił, że nie było żadnych nacisków ze strony Zjednoczonej Prawicy związanych z przeprowadzeniem kontroli wyborów. Nie było ani ze strony prawicy, ani kogo innego, prawda? Nie było żadnych nacisków. Ta kontrola była kontrolą kolektywną. Z kolei przed Komisją do spraw wiz zeznawali byli prezesi Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Krzysztof Drenda i Paweł Kurtarz. Wyjaśnili, że instytucja ta sprawdzała firmy, które planowały zatrudnienie w Polsce specjalistów, na przykład informatyków. Nie dla prymitywnego aktu politycznej zemsty. Tym razem wolni Polacy wyszli na ulicę Gorzowa Wielkopolskiego. Protestowali w obronie wyrzuconego z pracy przewodniczącego klubu Gazety Polskiej Sulęcina Zenona Fabianowicza.
Zenon Fabianowicz został zwolniony z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego w Gorzowie Wielkopolskim. Stało się to po tym, jak zaangażował się w protesty rolnicze w Świecku i właśnie w Gorzowie Wielkopolskim. Bo nasz szef klubu w Sulęcinie został wyrzucony z pracy dlatego, że ma poglądy. Okazuje się, że w państwie Tuska nie wolno mieć poglądów, za to się już wyrzuca z pracy. On nic złego nie zrobił. On swoją aktywność polityczną prowadził po pracy, a w dodatku sprawował urząd, na którym wolno mieć i wyrażać poglądy. Zenon Fabianowicz twierdzi, że nie było podstaw do zwolnienia, a wypowiedzenie przygotowano pospiesznie w odwecie za wspieranie rolników. Służby w województwie wielkopolskim zatrzymały 21 osób podejrzanych o produkcję i sprzedaż nielegalnych papierosów. To wspólna akcja CBŚP, Krajowej Administracji Skarbowej i Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Śledczy szacują straty Skarbu Państwa na 26 milionów złotych. Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienia przestępstw karno-skarbowych. Wszystkich podejrzanych tymczasowo aresztowano na 3 miesiące. Teraz oczekują na wymierzenie kary. Za ten proceder mogą słono zapłacić. Chociaż miał wolny dzień, nie umknęła mu niepokojąca sytuacja na drodze. Na trasie S7 na wysokości Skarżyska Kamiennej kielecki policjant po służbie zauważył, że jeden z kierowców ma trudność z jazdą na wprost. O sytuacji poinformował kolegów z pobliskiego komisariatu. Pijanego kierowcę zatrzymano. Miał 3,5 promila alkoholu we krwi. Jak się okazało, mężczyzna posiadał też zakaz prowadzenia pojazdów. Teraz grozi mu konfiskata samochodu i być może nawet picie czarnej kawy za kratkami. Wsparcie Ukrainy to nie działalność charytatywna, ale inwestycja w nasze wspólne bezpieczeństwo, powiedział podczas konferencji prasowej Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO. W Brukseli na dwudniowym posiedzeniu spotkali się ministrowie spraw zagranicznych Sojuszu Północnoatlantyckiego. Sojusznicy zgodzili się na zwiększenie wsparcia dla Ukrainy. Bestialstwo Rosjan trwa. Tylko ostatniej doby wojska Putina przeprowadziły ponad 30 nalotów na Ukrainę. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne oraz infrastruktura krytyczna. Według tamtejszej prokuratury generalnej od początku pełnoskalowej wojny Rosjanie zabili ponad 500 ukraińskich dzieci. Prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę obniżającą wiek poborowych z 27 do 25 lat. O sytuacji na Ukrainie w Brukseli dyskutują szefowie dyplomacji państw NATO. Na stole leży propozycja stworzenia wartego 100 miliardów euro funduszu na wsparcie wojskowe dla Kijowa. Rosja musi wiedzieć, że nie da się nas przeczekać. Ukraina musi zwyciężyć jako suwerenny, niepodległy naród. Polska popiera założenie funduszu. Wojna na Ukrainie zweryfikowała, kto miał rację i czyja polityka wobec Rosji była słuszna. Ostatnio Donald Tusk zaczął kreować się wręcz na polityka bardzo sceptycznego wobec Putina, ale chyba zapomniał o swoich słowach o dialogu z Rosją taką, jaką ona jest. W ślad za Tuskiem podążył inny polityk, który był architektem resetu z Rosją. Radosława Sikorskiego, bo nim mowa, nasz reporter pytał o stosunek do Rosji. Sprawę poruszyli Adrian Klarenbach, Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska i Aleksander Wierzejski w naszym nowym programie Piachem w tryby. Michał Jelonek, Telewizja Republika. Panie ministrze, kiedy Donald Tusk poprzednio był premierem, mówił o tym wprost, że był wówczas najbardziej antyrosyjskim premierem. To moje pytanie, jak to się ma do wypowiedzi również Donalda Tuska w Sopocie w 2009 roku, kiedy mówił tu cytat: z premierem Putinem przypilnujemy, by nikt piachu w tryby nie sypał. Koniec cytatu. W kontekście współpracy polsko-rosyjskiej. Pan zdaje się nie rozróżnia między językiem dyplomacji, który w czasach pokoju stosuje się w stosunkach międzynarodowych, a szczerymi rozmowami sojuszniczymi, gdzie przygotowuje się przeciwko realnym zagrożeniom. Nikt bardziej jak Donald Tusk nie mobilizował Zachodu na rzecz Ukrainy podczas Anschlussu Krymu chociażby. No proszę bardzo, Donald Tusk taki antyrosyjski, a ja chciałam powiedzieć, że jestem solistą w tajwańskim chórku chłopięcym. Kto nie wierzy, naprawdę od dawna, od lat śpiewam w tajwańskim chórku chłopięcym. Super za mnie solista. Tak jak Donald Tusk jest antyrosyjski. Ja jestem w stanie sobie to wyobrazić. No właśnie, 2011 rok. 2010, kiedy to Jarosław Kaczyński napisał taki list, w którym do ambasadorów krajów Unii Europejskiej i NATO, w którym ostrzegał przed rosnącym
imperializmem rosyjskim. Mówi, że trzeba coś z tym zrobić, bo skończy się to źle dla tak zwanej wspólnoty demokratycznej. No i wtedy nasz antyrosyjski Radosław Sikorski sugerował, że może złe tabletki na proszkach Jarosław Kaczyński to pisał. No ale jest jeszcze jedna rzecz, tak a propos prawdy historycznej, bo nie będziemy i prawdy naszej programu. O prawdach tischnerowskich rozmawiać, bo to nie ma sensu. Chociaż, no dobra, cofam to, co powiedziałem, jeśli chodzi o księdza profesora. No przecież to nie jest prawdą, że w 2009 roku my mamy świat i czas pokoju i my jesteśmy po 2008 roku, po Gruzji. To tak tylko dla przypomnienia. 9 ofiar śmiertelnych, kilkadziesiąt uwięzionych pod gruzami, blisko 900 rannych. To bilans trzęsienia ziemi u wybrzeży Tajwanu o magnitudzie 7,2. W Tajpej zawaliło się kilkanaście budynków, a w Japonii i na Filipinach ogłoszono ostrzeżenie przed tsunami. Oprócz wstrząsu głównego dotychczas odnotowano ponad 100 wstrząsów wtórnych, które mogą występować jeszcze kilka dni. Dzisiaj także Biuro Meteorologiczne Tajwanu powiedziało, że w ciągu najbliższych 3 dni prawdopodobieństwo innego dużego wstrząsu mniej więcej o magnitudzie 6,5 czy 7 jest bardzo duże. Także możemy jeszcze spodziewać się większych wstrząsów niż te wtórne. Tajwańskie stacje telewizyjne od rana przekazują materiały przedstawiające zawalone budynki we wschodnim hrabstwie Hualien w pobliżu epicentrum trzęsienia. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza, bo pod gruzami mogą być uwięzieni mieszkańcy. Ziemia zatrzęsła się bardzo mocno. Wszystkie motocykle przed naszym domem przewróciły się. Szybko wyłączyłam gaz, odłączyłam źródło prądu i otworzyłam drzwi wyjściowe. Miałam wrażenie, że dom się zawali. Kiedy zorientowałam się, że to trzęsienie ziemi, szybko założyłam ubrania i buty. Wzięłam swoje dziecko i zbiegłam po schodach. Nic więcej nie zabrałam. Najsilniejszy wstrząs nastąpił około 8 rano czasu lokalnego na głębokości ponad 15 km tuż przy wschodnim wybrzeżu wyspy. Na Tajwanie stosunkowo często dochodzi do trzęsień ziemi. Mieszkańcy są przygotowani, a budynki zbudowane są według specjalnych zasad. No, trzęsienia ziemi są czymś normalnym. W ciągu roku, tak jak mamy tajfuny, kilka tajfunów, tak na pewno każdego roku mamy kilka trzęsień ziemi. Więc jesteśmy do tego przyzwyczajeni i Tajwańczycy rzeczywiście podchodzą do tego dość spokojnie. Wynika to z faktu, że wyspa położona jest w strefie nazywanej Pacyficznym Pierścieniem Ognia, gdzie dochodzi do około 90% wszystkich trzęsień ziemi na świecie. Najbardziej narażeni są mieszkańcy zachodnich wybrzeży obu Ameryk, Japonii, Indonezji czy Nowej Zelandii. Historia potrafi być piękna, dlatego teraz chwilę się przy niej zatrzymamy. Jedna z najstarszych książek na świecie trafiła do domu aukcyjnego Christie's w Londynie. Pochodzący z Egiptu kodeks Crosbiego Szojena został spisany w języku koptyjskim na papirusie po 250 roku naszej ery, a więc zanim jeszcze powstała Biblia. Kodeks Crosbiego Szojena to jeden z pierwszych wielkanocnych rękopisów liturgicznych. Zawiera znane teksty dwóch ksiąg Biblii, pierwszego listu świętego Piotra i księgi Jonasza. Odkryty w Egipcie na początku lat 50. XX wieku trafił do księgozbioru Uniwersytetu Mississippi, które sprzedało książkę norweskiemu kolekcjonerowi rękopisów. Teraz dzieło będzie można licytować na aukcji w Londynie. Kodeks, którego wartość szacuje się na ponad 2 600 000 dolarów, zostanie wystawiony 11 czerwca. Początek kwietnia to idealny moment na wysianie łąk kwietnych. Dzięki nim wspieramy dzikie zapylacze, które po zimie zaczynają budzić się do życia. Taka łąka nie wymaga używania kosiarki w ogrodzie. Przy okazji oszczędzamy wodę, ponieważ dla jej podlewania wystarczające są naturalne opady. Pszczoły i inne zapylacze pozytywnie wpływają na funkcjonowanie całego ekosystemu, dlatego warto je wspierać. A z łąką kwietną w pobliżu po prostu jest piękniej. Teraz przenosimy się do Turcji. Wszczęto dochodzenie po eksplozji w Stambule, który zabił 29 osób. Do zdarzenia doszło w podziemiach jednego z budynków, gdzie trwał remont klubu nocnego. 29 osób zginęło w pożarze, który wybuchł podczas prac remontowych w jednym z klubów nocnych w centrum Stambułu. Eksplozje było słychać między 12 a 13. Wokół unosiła się chmura dymu. Mówi się, że eksplodowały zbiorniki z tlenem. 5 osób wydostało się i przeżyło, ale reszta nie. Ogień pojawił się w podziemiu 16-piętrowego budynku. Szybko zajął cały lokal, a wieżowiec wypełnił się dymem. Ofiarami są najprawdopodobniej pracownicy klubu. W związku z tragedią służby zatrzymały 5 osób.
Każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby ma, a pasją Kenita Naka z Japonii jest tworzenie papierowych modeli Formuły Pierwszej. Powstają one z miniaturowych części, przy składaniu których ważna jest precyzja i dopracowanie każdego detalu. 41-latek interesuje się tą dyscypliną sportową od najmłodszych lat i regularnie jeździ na zawody. Japoński konstruktor ma już pomysły na nowe papierowe modele i marzy, by je pokazywać na wystawach na całym świecie. Tęcza, tęcza, cza, 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 czarodziejska wstążka ta. No tak śpiewały kiedyś chochliki. Zaśpiewać chcemy dziś i my, bo 3 kwietnia to dzień tęczy, tej prawdziwej, siedmiokolorowej. Dziś przynajmniej na warszawskim niebie próżno było jej szukać, ale dla Mateusza Nowaka nie ma rzeczy niemożliwych. Matiej zmalował nam kolorowe badania. No to niech bada. Strzała. Tęcza. Przepiękne, optyczne, meteorologiczne, siedmiobarwne zjawisko. Obchodzi dziś swoje święto. Chcemy to oczywiście uczcić, a przy okazji zrobić coś pożytecznego. Sprawdzić czułość Polaków na kolory. Czy kobiety faktycznie widzą ich więcej? Czy mężczyźni naprawdę częściej cierpią na daltonizm? Sprawdźmy. Zaczynamy od testu, wydaje się, najprostszego. Co pani tutaj widzi? Jaką liczbę? 12. Co pan tutaj widzi? Kolor zielony. Ale jaką liczbę? 12. No to jest 12. No pan też widzi 12, nie? No widzę. Na razie remis. Co 6. Pani tu widzi? Dobrze. Jak? 6. 6. No ale po co mi ten test? A tu ile pan widzi? Co pan widzi? Dziękuję, na 6 widzę. No to jeszcze 3. No ale widzę, że pan mnie chce wkręcić. Nie wkręcam nic zupełnie, naprawdę. Jeżeli tylko to w wir kolorów. Dalej remis. Też 6. 6. 6 pewnie, albo 8. Tu coś pani widzi? 6. Po 3 liczbach nadal równo. Zaczynamy prawdziwy test. 71. Ponoć tu 74. A przepraszam. 4. Ale to tak pół punktu. No, 21. 21? Albo 72. Ponoć 74. Czy widzi pani 74 może? Tak, widzę. Po namyśle też pół punktu. No widzę 74. 74. O, idealnie, bo niektórzy to widzą 21. Na przykład ja widzę 21. Tak? A to ja lepiej widzę od pana. Tu nie ma żadnych wątpliwości. I ostatnia. 2. No tu 2. No 2. 2. Bo mówi się, że to kobiety mają ponoć lepsze rozpoznawanie kolorów niż mężczyźni. Zgadza się pan z tym? Nie. No tak stwierdzili naukowo. Czyli to prawda jednak? Że jednak tak. Że jednak prawda. Michaś, przestań. A kiedyś już pani o tym przekonała na własnej skórze, że tak często się... Ciężko się dogadać z mężczyznami, jeżeli chodzi o kolory? Znam takich, którzy lepiej ode mnie. Kolory widzą? Widzą, tak. Ale znam takich, którzy mają problemy. Tych pewnie zdecydowanie więcej. Niemniej w naszym badaniu remis. Ale szanowne panie, nie oszukujmy się. Większość z nas, facetów, do końca życia będzie egzystować w błogiej nieświadomości, czym jest fuksja czy eozyna. Punkt dla was. No ja test Matiego bym oblał. Ale lecimy dalej. Matylda. Musicalowy hit na podstawie powieści Roalda Dahla po raz kolejny zabrzmi w warszawskim teatrze Syrena. To historia dziewczynki o genialnym umyśle i wielkim sercu, która urodziła się w kompletnie niepasującej do niej rodzinie. Czy uda się to naprawić? Tata. Kiedy ojciec jest nieuczciwym sprzedawcą samochodów, matkę interesują tylko pieniądze, a brat nie grzeszy inteligencją, to życie staje się trudne i pozbawione najważniejszych wartości. Dlatego Matylda spędza większość czasu na czytaniu książek i marzy, by jej rodzina ponownie stała się rodziną. Sztuka Stołecznego Teatru Syrena powstała w koprodukcji z Teatrem Kameralnym w Bydgoszczy. Spektakl można obejrzeć od 5 do 14 kwietnia. Największe dzieła muzyki liturgicznej w jednym miejscu. Uczestnicy 14 warsztatów muzyki liturgicznej na Jasnej Górze przez 3 dni będą poznawać utwory wielkanocne opracowane przez muzyków, którzy osobiście poprowadzą zajęcia. Program obejmuje nie tylko naukę pieśni, ale też udział w liturgii i konferencji. Warsztaty odbędą się od 26 do 28 kwietnia. A teraz zapraszamy do kina. Dramat biograficzny Jojka to koprodukcja amerykańsko-nowozelandzko-polska w reżyserii Jamesa Napiera Robertsona. Główna bohaterka, młoda, ambitna balerina, opuszcza rodzinny dom w Teksasie. Wybiera świat rosyjskiego baletu i jako jedna z pierwszych Amerykanek zostaje przyjęta do Moskiewskiej Akademii Baletu Bolszoi. Trenuje w Rosji, aby pewnego dnia zostać prima baleriną, ale za pięknem tańca czai się świat pełen bólu i brutalnej rywalizacji. Co naprawdę oznacza być najlepszą? Film trafi do polskich kin 12 kwietnia.
Mimo deszczowego poranka tysiące Koreańczyków z południa pożegnało pandę Fuboa jadącą do rezerwatu w Chinach. Urodzona w koreańskim mieście Yongin w lipcu 2020 roku, Fuboa szybko zyskała sympatię i popularność porównywalną jedynie z gwiazdami pop, a w sumie w Korei to K-pop. Mam nadzieję, że panda będzie mieć wiele dzieci i szczęśliwe życie w Chinach. Słyszałem, że będą organizowane wycieczki do Chin, aby ludzie mogli nadal odwiedzać Fuboa. Fuboa jest pierwszą pandą wyhodowaną na Półwyspie Koreańskim. Jej rodzice zostali przywiezieni do Korei Południowej w 2016 roku na 15-letni pobyt w ramach tzw. dyplomacji pand, której celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku Chin. Od narodzin pandy kanał Ogrodu Zoologicznego na YouTube z jej filmami zyskał ponad 1,5 miliona subskrybentów, a liczba łączna wyświetleń przekroczyła 500 milionów. Wyjazd Fuboa przyciągnął tłumy fanów, którzy godzinami czekali w deszczu przed Everlandem, największym parkiem tematycznym w kraju, na imprezę pożegnalną. Specjalnie przystosowana ciężarówka przewiozła Fuboa na lotnisko w Incheon, skąd odleciała do syczuańskiego Centrum Ochrony i Badań nad Pandą Wielką. I teraz czas na trochę sportu w naszym programie. Bajka skończona. Kopciuszek, choć z podniesioną głową, to jednak opuszcza bal. Historia Saarbrücken żyła cała piłkarska Europa. Trzecioligowiec był o krok od wielkiego finału Pucharu Niemiec, ale ostatecznie został zatrzymany przez inną niespodziankę rozgrywek. Drugoligowe Kaiserslautern. Kosa trafiła na kamień, a o losach pierwszego półfinału zadecydowały dwie bramki. Bohaterami gości zostali kolejno Marlon Ritter i Alami Touré, przy trafieniu którego piękną asystą podpisał się Tymoteusz Puchacz. Z kolei klub z liczącego niespełna 200 tysięcy mieszkańców Saarbrücken i tak dokonał wielkiej rzeczy. Po raz pierwszy w historii zameldował się w półfinale Krajowego Pucharu, po drodze pokonując aż trzech przedstawicieli Bundesligi, w tym wielki Bayern Monachium. Droga z piekła do nieba. Magdalena awansowała do trzeciej rundy turnieju w Charleston. Nim pokonała Dianę Jastrzębską, musiała wpierw wrócić z dalekiej podróży. Przegrała pierwszego seta aż 0-6. Następnie pokazała pazur i zwyciężyła dwie partie 6-4, 6-3. Jej kolejną rywalką będzie z kolei aktualnie piąta rakieta globu, Amerykanka Jessica Pegula. Za burtę zmagań wypadła zaś Magdalena Franch, która gładko w dwóch partiach przegrała ze Sloane Stephens 0-6, 2-6. Wielki pojedynek w NBA. Show minionej nocy skradli liderzy swoich klubów, Nikola Jokic i Victor Wembanyama. Francuzowi zabrakło zaledwie jednego bloku i dwóch asyst, by zakończyć spotkanie z potwornymi dwucyfrowymi statystykami. Serb natomiast rzucił aż 42 punkty i zanotował 16 zbiórek. Poprowadził tym samym do zwycięstwa jego Denver Nuggets nad San Antonio Spurs 110-105. Cristiano Ronaldo i wszystko jasne. Portugalski piłkarz jest jak wino. Wiek mu służy wyjątkowo. Mimo 39 lat na karku wciąż zachwyca formą. Właśnie popisał się w kolejnym fenomenalnym hat-trykiem, no, czyli tak naprawdę zaliczył kolejny dzień w biurze. Zrobił to po raz 65 w karierze. Ronaldo po raz pierwszy. Ronaldo po raz drugi. I Ronaldo po raz trzeci. Portugalczyk na przestrzeni 31 minut skompletował hat-tricka i dokonał tego w drugim meczu z rzędu. Tak więc w 4 dni strzelił aż 6 goli. Z kronikarskiego Marcin Bułka w Realu Madryt? Nie mamy nic przeciwko. Popisy naszego bramkarza śledzą największe marki, a do okręgu igrzyska tuż, tuż. Z tej okazji jeden z francuskich artystów, inspirowany rzeźbą Wenus z Milo, zbudował 6 dwumetrowych figur. Każda z nich uosabia sport olimpijski, jak koszykówkę, boks, tenis czy też rzut oszczepem. Rzeźby zostały wykonane z żywicy akrylowej i postawione na schodach francuskiego Zgromadzenia Narodowego w Paryżu. Są też częścią programu promującego łączenie sportu i kultury. My też budujemy się dla państwa. Telewizja Republika rośnie w siłę. Nasze programy cieszą się coraz większą oglądalnością i tu ukłon oraz podziękowania w stronę państwa, naszych widzów. Jednocześnie zapewniamy, że nie spoczniemy na laurach, wciąż rozwijamy i rozszerzamy naszą ofertę programową. Maria Twardzicka. My ze swojej strony z premierem Putinem się pilnujemy, aby nikt piachu w trybie nie szypał.
Piachem w tryby to nowa propozycja dla widzów Telewizji Republika. Program to podsumowanie wydarzeń dnia. Codziennie. Od poniedziałku do soboty o 21:45. Każdy kolejny dzień zakupy będą o te drobne, maluteńkie 5% droższe. Prowadzący zobaczmy program komentują rzeczywistość z przymrużeniem oka. Znowu w życiu mi nie wyszło. Pierwszy, premierowy odcinek programu Piachem w tryby obejrzało nawet 500 000 widzów. Do zobaczenia, proszę zostać z domem. Wolnego słowa. Bo to nie koniec nowości. Już w poniedziałek na naszej antenie nowy poranny program, którego gospodynią będzie między innymi Anna Popek. Poszukując przepisu na sernik idealny, trafiłam do niewielkiej kawiarenki. Zapraszamy codziennie tuż po 6 rano. Maria Twardzicka, Telewizja Republika. No właśnie, i to właśnie dzięki Państwu możemy się rozwijać. I dołączają do nas kolejne fantastyczne osoby, fantastyczni profesjonaliści, prawdziwi dziennikarze. Właśnie tacy jak Maria Twardzicka, no i ogłoszony dzisiaj transfer Monika Borkowska. No, będzie co oglądać, zapewniam. No i proszę oczywiście pozostać z domem Wolnego Słowa z Telewizją Republika. No, tutaj czysta woda jest jedynie w kubkach, a nie jakieś gdzieś indziej to, co inni mówią. Proszę zostać z Telewizją Republika. Widzimy się jutro punktualnie o godzinie 22:30. Do zobaczenia.